Doczekałeś się. Po wielu godzinach treningu nareszcie jesteś gotów na swój pierwszy skok ze spadochronem. Całkowicie pewien siebie otwierasz drzwi samolotu lecącego do wysokości ponad 3600 metrów. Robisz krok w przestworza, ale w tej samej chwili instruktor coś krzyczy. Nie sprawdziłem spadochronu. Niestety nie słyszysz go, ale sądząc po jego zmartwionej twarzy, chyba coś poszło nie tak. Ciągniesz za linkę, żeby otworzyć czaszę spadochronu, ale nie otworzył się poprawnie. Lecisz, a nad tobą rozciąga się bezkształtny materiał. Zaczynasz się obracać i to z każdą chwilą coraz szybciej. Kręci ci się w głowie, ale musisz się w sobie zebrać. Każda sekunda jest na wagę złota, a na tej wysokości masz mniej niż minutę na podjęcie decyzji. Robisz pierwsze, co ci przychodzi do głowy. Prostujesz ciało i rozpościerasz ręce i nogi tak, żeby tworzyły literę X. W ten sposób zwiększysz opór, żeby zwolnić upadek. Masz również nieco więcej czasu do otwarcia awaryjnego spadochronu. Co prawda dalej kręci ci się w głowie, ale starasz się przypomnieć sobie, gdzie była linka. Łapiesz coś, co ci się wydaje nią być i mocno ciągniesz. O nie, to linka nożna. Poluzowałeś nieco plecak i zaczyna się ześlizgiwać. Masz dzisiaj niesamowitego pecha, ale udaje ci się z powrotem zacisnąć linkę na nodze, a właśnie przypominasz sobie procedury bezpieczeństwa. Krok pierwszy, odczep główny spadochron czerwonym uchwytem. Zrobione. Teraz swobodnie opadasz. Krok drugi, znajdź srebrną linkę wyzwalającą i otwórz zapasowy spadochron. Tylko szybko, ziemia zbliża się z karkołomną prędkością. Gdzie ten przeklęty uchwyt? O, jest, po lewej stronie klatki piersiowej. Ciągniesz z całej siły. I cyk, spadochron wystrzeliwuje, rozkłada się i spowalnia twój spadek. Czujesz ulgę i wreszcie możesz się rozejrzeć. Piękne widoki? Z całą pewnością, w końcu możesz się nimi nacieszyć. Na 10 sekund przed lądowaniem, mięciutkim, stopy najpierw, co za zabawa, ja też tak chcę. Jak zawsze, zamiast iść schodami, wsiadasz do windy. Szansa, że się zerwie w szybie, wynoszą 1 do 10 milionów. Prawdopodobieństwo, że trafi cię piorun, są 10-krotnie większe, ale dziś akurat wsiadasz do felernej windy, mijasz 5. piętro i nagle dźwig przestaje działać. Kabel pęka, a kabina zaczyna opadać. W niemal tej samej chwili kładziesz się płasko na podłodze, jedną rękę kładziesz pod głową, by uchronić ją przed zderzeniem, a drugą trzymasz nad sobą, rozsuwasz nogi. Po kilku sekundach jesteś gotowy do zderzenia. Winda się roztrzaskuje, a wokół ciebie lądują kawały gruzu. Gratuluję, uniknąłeś poważnych obrażeń. A może udałoby się zredukować siłę uderzenia skokiem? Zastanówmy się. Jeśli skoczysz za wcześnie, siła zderzenia byłaby większa ze względu na zwiększoną prędkość spadku. Z kolei, gdy skoczysz za późno, prędkość skoku pionowego sprawiłaby, że mógłbyś wbić się głową w sufit windy po jej zatrzymaniu. Aby prędkość była po twojej stronie, musiałbyś skoczyć w idealnym momencie. A że nie prześwietlisz stali, wyczucie tej chwili jest uzależnione od szczęścia. Lepiej się położyć na podłodze. Powodzenia! Jak co dzień jedziesz do pracy tą samą drogą, tym samym mostem. Dziś jest większy ruch niż zwykle i utykasz w korku. Most zaczyna skrzypieć. Niestety wadliwe konstrukcje mogą się zawalić pod wpływem nadmiernego obciążenia. A że trafiło akurat na ciebie? No cóż. Most wpada do rzeki, a twój samochód unosi się na wodzie, która stopniowo wypełnia wnętrze. Zaczynasz powoli tonąć. Starasz się zachować spokój i bierzesz głęboki wdech. Masz około 2 minut, zanim samochód całkiem pójdzie na dno. Musisz działać szybko. Rozpinasz pasy i zauważasz, że woda jest już powyżej poziomu okien. Próbujesz je otworzyć, ale nie ma takiej możliwości ze względu na ciśnienie. Przegapiłeś swoją szansę. Spadasz dalej i zastanawiasz się nad otwarciem drzwi. Lepiej nie, przez to samochód jeszcze szybciej utonie, no i niebezpiecznie byłoby z niego wysiąść. Auto jest na dnie, a woda stopniowo je wypełnia. Starasz się otworzyć drzwi, ale ciśnienie jest tak wysokie, że ani drgną. Myślisz chwilę o wpływającej wodzie. Może gdybyś poczekał, aż będzie jej wystarczająco dużo, ciśnienie się wyrówna, dzięki czemu drzwi by się otworzyły. Ale ze znikomą ilością pozostałego powietrza to zbyt duże ryzyko. Twoim jedynym ratunkiem jest stłuczenie szyby. Dzięki ciśnieniu robisz to bez większych problemów. Trzymając się ramy, bierzesz ostatni głęboki wdech. Samochód błyskawicznie wypełnia się wodą, a siła ssąca nagle ustaje. Wyciągasz się przez okno i stawiasz nogi na dachu. Odpychasz się, po czym płyniesz na powierzchnię. Przypomnij mi, żebym następnym razem pojechał swoim samochodem.
Jesteś na wypadzie w lesie i znajdujesz idealne miejsce do podziwiania zachodu słońca. Robisz wyśmienite zdjęcie, ale zaraz, jak wrócisz do obozu, ściemnia się, a ty nie masz pojęcia, jak tu trafiłeś. Sprawdzasz telefon, w końcu jest w nim mapa. Wszystko będzie dobrze, prawda? Tylko, że zrobiłeś tyle zdjęć, że bateria się wyczerpała. W trudnych warunkach pogodowych przeżyjesz bez schronienia jakieś 3 godziny. Bez wody wytrzymasz 3 dni, a bez jedzenia góra 3 tygodnie. Musisz działać i to szybko. Zaczynasz od zbudowania schronienia. Opierasz o drzewo duży konar, na nim oprzesz zadaszenie. Potem ustawiasz po bokach dwie ścianki, tworząc solidną ramę. W lesie jest mnóstwo liści. Pokrywasz nimi zadaszenie i przy okazji izolujesz nimi wnętrze. Wewnątrz budujesz sobie mięciutki materac z liści. Wchodzisz do środka i czekasz do poranka w nadziei, że się wyśpisz. To była koszmarna noc, ale nie masz czasu na pisanie recenzji w aplikacji hotelowej. Musisz znaleźć wodę. Podążasz za naturalnym pochyleniem terenu, na końcu którego znajdujesz potok. Świeża woda. Jest. Idziesz wzdłuż strumyka w nadziei, że doprowadzi cię do rzeki. Masz większe szanse na znalezienie ludzi i cywilizacji w pobliżu większych zbiorników wodnych. Mijają godziny i kiszki zaczynają grać ci marsza. Rozglądasz się za czymś do jedzenia. Widzisz jagody i grzyby, ale ich nie rozpoznajesz. Znajesz. Lepiej nie jeść czegoś, co może być trujące. Zaglądasz pod stare drzewa i gałęzie w poszukiwaniu owadów. Znalazłeś kilka larw mącznika, które można zjeść na surowo. Niektóre owady po ugotowaniu mogą być źródłem żelaza, białka i witaminy B12, ale gdy na nie patrzysz, od razu przechodzi ci apetyt. W końcu strumyk wpada do rzeki, nad którą widzisz most. Nie tamten, który runął. Tułaczka skończona. Wyrzucasz robale i zaczynasz nową przygodę. Pora na prawdziwy obiad. Tja, na obóz też z tobą się nie wybiorę. Idziesz po polu, gdy nagle zrywa się wiatr, a w oddali formuje się tornado. Zaczynasz przed nim uciekać, ale nie dasz rady. Tornado porusza się z prędkością niemal 100 km na godzinę. Twoim zmartwieniem nie jest samo tornado, ale drzewa i budynki, które wciągnie i przemieni w śmiercionośne latające pociski. Wszystkie one rozwiną niebotyczną prędkość dochodzącą do 480 km na godzinę. Szukasz jakiegoś schronienia w okolicy, ale nie znajdujesz żadnego. Twoją jedyną szansą na przeżycie jest odkryty rów. Kładziesz się w nim i przykrywasz głowę kurtką, którą trzymasz w rękach. Tak leżąc, słyszysz wokół siebie ogłuszający huk. Czujesz się, jakbyś był w gigantycznej turbinie samolotu. To przerażający dźwięk, ale na szczęście nie jesteś już na drodze tornada. Słyszysz przelatujące nad twoją głową odłamki gruzu. Wiele z nich spada, dudniąc wokół ciebie. Ale na szczęście żaden w ciebie nie trafił. Nagle wszystko się uspokaja. Leżysz w rowie, kontrolując swój oddech. Starasz się uspokoić. Jeszcze nie wstajesz, bo najgorsze może być dopiero przed tobą. Tornada mogą trwać od kilku sekund do godziny. Nie zamierzasz ryzykować i zostajesz w rowie całą godzinę. Wreszcie, gdy wszystko już ucichło, strzepujesz kurtkę i wracasz do domu. Bądźmy szczerzy, masz naprawdę niezłego pecha. Usuwam cię z kontaktów i blokuję we wszystkich mediach społecznościowych. Zrobię to, jak tylko wypiszą mnie ze szpitala.